Przyszedł do mnie klient i mnie zadziwił. Siedzimy, pijemy kawkę, podsuwam mu miseczkę z cukiereczkami, z Michałkami, w białej czekoladzie. Mówi, o, nie wezmę. Mówi, a co się stało? Mówi, bo post. Pytam się, a co to jest ten post? Mówi, to jest okres, kiedy się trzeba umartwiać. Mówi, ale po co ty się umartwiasz? No, bo tak należy. I mnie się wydaje, że jeżeli chodzi o religię, to w każdej religii istnieje coś takiego jak post. I ta rola postu miała być zupełnie inna niż jest. Ludzie z tego postu sobie robią po prostu żarty. Bo jak nie zjesz cukierka, to on się będzie umartwiał. Rola postu miała być prawdopodobnie zupełnie inna. Ci, którzy prowadzili, wszystko jedno w której religii, może być Ramadan, nie musi być post. To jest ten okres, kiedy przez kilka tygodni skupiam uwagę na sobie, żeby zaprogramować siebie na następny rok, żeby stać się lepszym przez następny rok i żeby ta transformacja, to przygotowanie, to programowanie nie zostało zakłócone przez coś innego, to dlatego w tym okresie zabaw ucznych nie urządzam. Bo nie jedzenie kiełbasy lub cukierka prawdopodobnie mnie nie zmieni. Post to jest ten okres, kiedy mam sobie uświadomić, że życie nie jest wieczne, że ja na tej planecie mam tylko jakiś czas mi dany. I ten post ma mi uświadomić, że przez pozostałe 11 miesięcy mam się cieszyć i korzystać z tego życia. I moim postanowieniem w trakcie postu jest to, żebym się zmienił w takiego, który ma więcej szans i możliwości w następnym roku. I dlatego proponuję, żebyś nie pościł, jeżeli to robisz bez sensu. Żebyś nie robił czegoś w swoim życiu, jeśli nie jesteś świadom, jaki to ma sens. Tak jak telefon.